Dnia 12 lipca, godzina 5:52, niedaleko polskiej granicy. Wczoraj rozbiliśmy tu nasz kemping. Wszystko zniknęło! Niczego nie ma! A ja samotna. Wyszłam z namiotu. Usłyszałam huk i głośne szczekanie, więc pobiegłam w tamtą stronę. Zobaczyłam psa, który trzymał piłę motorową, po czym zaczął mnie gonić. Nagle się przyjaśniło i słychać było śpiew ptaków. Zorientowałam się, że go zgubiłam. Ptaki zaczęły się ze mnie śmiać i się obudziłam, bo okazało się, że to był tylko zwykły sen. Wyszedłem z namiotu i zauważyłem czerwonego Volkswagena Passata z kluczykami w drzwiach. Gdy dostrzegłem, iż wokół auta nikogo nie ma, postanowiłem się przejechać, gdyż uważam siebie za znakomitego kierowcę. Odpaliwszy swoją bestię, chciałem pojechać w poszukiwaniu mych znajomych. Samochód, gdy zapalił, się rozsypał. Nagle pojawili się moi znajomi, którzy zaczęli mnie wyzywać i mi grozić. Przestraszony wskoczyłem na drzewo i siedziałem tam całą noc. Jednak okazało się, że nie jestem w obozie sama. Był ze mną koń, pies oraz para dwóch wróbli, którym było gorąco. Postanowiłam, że pójdziemy nad jezioro ochłonąć. Gdy wszyscy się odświeżyli, wracaliśmy do namiotu przez las koło szumiących drzew. Drzewa zaczęły nucić melodię piosenki Ona tańczy dla mnie. Przy dźwiękach piosenki wróciliśmy do namiotu. Uwielbiam ją, ona tu jest i tańczy dla mnie, bo dobrze to wie, że porwę ją i w sercu schowam na dnie, bo...